Cześć, witam Was. Pokażę Wam odpalanie mojego ogarka po około 20-30 minutowym staniu w deszczu. Ładna pogoda mniej więcej. Tak więc zaczynamy. Zapłon. Kranik ustawimy. Ciach, ciach, ciach. Podpompować go trochę trzeba. Niestety okapnika nie mam, zgubił się w trakcie jazdy. Zobaczymy, czy on sobie tak ładnie odpali, tak jak kiedyś. Niestety tutaj ma problem z tym. Muszę dokręcić. Tak więc zobaczymy, odpali czy nie odpali na zawołanie. Nie chce. Powiedzmy za drugim strzałem. Ogarek rocznik 86, chyba już czwarty raz przemalowany, miałem z nim sporo wypadków, sporo przeżyć, ale nigdy go nie sprzedam. Dla mnie jest to jednym z najfajniejszych skarbów, więc będę się nim bawił do końca swojego życia chyba. Nie jest to może ideał, wiele rzeczy dałoby radę w nim wymienić. Ale uważam osobiście, że ma swoją duszę, więc zostanie ze mną na wieki wieków. Amen. Powiedzcie w komentarzach, czy Wam się podoba mój ogarek, czy też nie. Jaworski silnik 223. Jest to w tej chwili trzeci szlif z oryginalnym tłokiem na dwa pierścienie, oryginalny wał. Korbowód bodajże jest kupiony ten z takimi igiełkami, czy Bóg wie czymś tam innym. Troszeczkę lepiej chodzi. Ale tak, to cudów nie ma. No, nie ma tutaj prędkościomierza, bo przy wypadku się wypierdzielił. Sądzę, że zamontuję jakiś elektroniczny licznik. Wiem, że to jest brzydka sprawa, ale osobiście uważam, że ten oryginalny strasznie irytuje podczas jazdy i nic więcej. Może z 10 lat temu, że tak powiem, modziłem przy nim. Na przykład wydech, nie wiem czy słyszycie, też nie, jest troszkę głośniejszy. A dlaczego? Bo byłem głupi i wierciłem w nim, w tym tłumiku, jak bober. Czy też nie? W każdym razie dzisiaj jest pozakręcane te wszystkie dziury, które były wewnątrz tego tłumika. Chociaż nadal mi się wydaje, że ma troszkę inny dźwięk niż był oryginalnie.